Kogo znowu licho niesie, myśli mężczyzna, podchodzi do drzwi. Na słuchu słyszę, jak kobieta przeczesuje włosy. Dlaczegoż by nie miała się przeczesać, dlaczegoż by nie? Otwiera. Czego się napijesz? Pyta, bo jest dobrze. Dlaczegoż by się nie miał zapytać, dlaczegoż by nie? Tak, tak, tak. Tak, napijesz. Dlaczegoż by nie miała się napić? Dlaczegoż by nie? Nalewa wody do czajnika, ulewa to myśli. Będzie to dowie się szybciej. Kobieta jest w pokoju, nie zdjęła płaszczyk. Dlaczegoż by miała już zdejmować? Mężczyzna stoi w kuchni, odpala pod czajnikiem, dotyka czajnika i mówi. Mówi do wody w czajniku, mówi tak. Mówi tak. Gotuj się, kurwa, gotuj. Wypiję i pójdzie. Gotuj się, kurwa, gotuj. Wypiję i pójdzie w mrok. Ja nie mam telefonu, ona nie ma telefonu. Wyrzucę klucz, wyjadę, włączę domofon. Założę drugi zamek, nie spotkamy się więc. Gotuj się, kurwo, gotuj. Gotuj się, kurwo, gotuj. Gotuj się, wypije i pójdzie w mrok. Mrok, to nie sobie wyobrazić. Mężczyzna stoi w kuchni, ona nie zdjęła płaszczyka. Dotyka rzeczy, które już nigdy nie będą jej. Mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosów. Cóż zrobią się na ustach od tych papierosów? Dlaczegoż by nie miały się robić? Dlaczegoż by nie? Bo tylko czajnika. Czajnik jest zimny. Kilka godzin kobieta zasnęła na fotelu, nie zdjąwszy płaszczyka. Odcisk robią mu się na ustach od tych papierosów. Tak.